Wielu z nas ma problem, kiedy musi kogoś upomnieć, to znaczy powiedzieć komuś o rzeczy, która wydaje się jakaś zła, niedoskonała, o błędzie, który ktoś popełnił. I zazwyczaj mamy taką dużą trudność psychologiczną, żeby w ogóle iść do kogoś, bo wiemy, że ktoś się może obrazić, ktoś może zareagować nieodpowiednio. Na długi czas możemy mieć zerwane dobre stosunki i niektórzy mówią, no po co się kopać z koniem, po prostu odpuszczę sobie. Dzisiaj święty Paweł w liście do Tesaloniczan wyjaśnia, na czym polega prawdziwe upominanie. Upominanie prawdziwe polega na tym, że my mamy czystą motywację. To znaczy, nie może to być chęć ani kogoś dotknięcia, doświadczenia, ani odegrania się, ani część jakiegoś planu, zemsty. Upominanie, jak pokazuje święty Paweł, mówi o tym, że jesteśmy tymi, którzy w danej dziedzinie ogłaszają Słowo Boże wobec tej osoby, a więc nie atakujemy tej osoby, nie oskarżamy, ale mówimy, co Słowo Boże na ten temat myśli. Jeżeli ktoś to przyjmie, to wszystko jest ok, ponieważ to jest część nawrócenia serca. Jeżeli ktoś to przyjmie, to znaczy, że ma otwartą drogę również do nawrócenia do Pana Boga. Jeżeli nie, to nie poczuje się na tyle dotknięty naszymi słowami, żeby z nami zrywać kontakt. Po prostu pomyśli o tobie, no jesteś takim katolickim dziwakiem i dlatego teraz wygłaszasz te swoje kwestie.